Hejo moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku nagrywam kolejny kolejny i tym razem jest to znowu update, czy tam remake, kolejny, czyli The Mascot Tag. Wiem, już 4 czy 5 filmików jest, bo dlatego, że co chwilę zmieniałam maskotkę kanału i no, i teraz nagrywam kolejne update The Mascot Tag. Więc no chyba dużo osób kojarzy ten tag, o co w nim chodzi i tak dalej, i tak dalej. No dobra, więc nie przedłużam i zaczynam odpowiadać na pytanka i też zapraszam Was do oglądania. Okej, więc czas na pierwsze pytanie. Jaki numer ma Twoja maskotka? Moja maskotka ma numerek hashtag G7, hashtag 4, czy jakoś się tak mówi, najwyżej będzie napisane. Drugie pytanie. Dlaczego akurat ją wybrałaś na maskotkę kanału? Wybrałam ją, ponieważ gdy zaczęło się to G7 i jak zobaczyłam tego kotka, to po prostu od razu się w niej zakochałam. Najbardziej mi się podobają te dwukolorowe oczy i no po prostu jest taka przeurocza, przesłodka i jeszcze ten słodki języczek. I wtedy jak były w sklepach G7, na przykład w Lino i zobaczyłam w okienku tą kotkę, to mówiłam, nie muszę ją mieć. Bez żadnego, no wiadomo czego, nie? Żeby z niego nie rezygnować i tak dalej, i tak dalej. I więc w końcu ją mam. I się bardzo cieszę, że tą kotkę mam. Trzecie pytanie. Czy jest w niej coś specjalnego? A i owszem jest, to są tak, dwukolorowe oczy, podpalony pyszczek, przeuroczą kokardkę we włoskach, czy tam na sierści, jak to tam woli, przeurocze kwiaty na uszach i ten przeuroczy języczek. Czwarte pytanie, w jaki sposób ją dostałaś? Udało mi się znaleźć w Dino w oryginalnym opakowaniu niespodziance. Oczywiście sprawdziłam pod tą numerację nad cennikiem, bo wiedziałam, jaki mniej więcej miałam numerek, więc wzięłam to pudełeczko i kupiłam. W tym swoim Dino, gdzie ja mam najbliżej od swojego domu, to niestety nie było. I po jakimś czasie byłam w innym Dino, w tym samym mieście oczywiście, bo w moim mieście jest bardzo dużo tych sklepów. I w innym Dino znalazłam tą kotkę i musiałam ją kupić. Jak była, to i kupiłam. I wtedy było akurat ostatnie opakowanie z tym kotkiem. Więc tą kotkę zakupiłam w Dino. Piąte pytanie. Jaka jest jej osobowość? Bardzo dobre pytanie. Chociaż w sumie może mieć podobne cechy co ja, że jestem miła, przyjacielska. Też może być wrażliwa, bo ja też jestem wrażliwą osobą. Towarzyska, pomocna i chyba to by było na tyle. Szóste pytanie. Czy twoja maskotka wygląda jak ty? Oczywiście, że nie. Nie mam dwukolorowych oczu, nie mam takich kolorów włosów jak ta kotka, chociaż to jedno oko ma brązowe, takie jasno-brązowe, a ja ogólnie mam piwne oczy, więc tym jednym okiem to trochę pasuje, więc no, nie mam, znaczy ja jako prawdziwa osoba nie mam dwukolorowych oczu, tylko mam te piwne, no wiadomo o co chodzi, nie? I no, i to na tyle. Siódme pytanie. Jakiej płci jest twoja maskotka? Moja maskotka jest oczywiście dziewczyną. Ósme pytanie, chociaż to nie jest pytanie, tylko wyzwanie, które brzmi tak. Częściełkiem maskotki przez 10 sekund. Okej, no problemu, mogę to zrobić. Dobra, wystarczy już, okej.
Co za dużo, to niezdrowo. 9. pytanie, chociaż to nie jest pytanie, tylko kolejne wyzwanie, które brzmi: ubierz swoją maskotkę w twój ulubiony kolor. Dużo pokazywałam Pet Shopów swoich byłych maskotek w swoich ulubionych kolorach, ale teraz wezmę kolor miętowy, czy tam niebieski, i ubiorę go na niebiesko, czy tam na miętowo. Więc zaraz przyjdę. Okej, tylko jedynie miałam takie niebieskie okulary. Nawet pasują do kokardki i do scenerii nawet. Chciałam jeszcze ubrać w korale, ale niestety co chwilę spadały z szyi Pet Shopa, więc ubrałam tylko w okulary. Ale według mnie uroczo wygląda. 10. pytanie. Jak ma na imię twoja maskotka? Moja maskotka ma na imię Dora. I ostatnie, 11. pytanie. Co byś zrobiła, gdyby twoja maskotka zaginęła? No oczywiście bym ją wszędzie szukała, nawet tam, gdybym ostatnio gdzieś zgubiła, a gdybym nie znalazła, to bym kupiła jeszcze jednego, bo żeby zgubić takiego pięknego Pet Shopa, to by był wielki smutek. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. A jeżeli chodzi o nominacje, to nikogo nie nominuję, ten kto chce, to może nagrać. Ja do nikogo nie zmuszam, ten kto chce, to może nagrać, a jak nie chce, to nie musi. Więc no, mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie i subskrybujcie ze dzwoneczkiem, aby nie ominąć żadnych nowych filmów na moim kanale. I też zapraszam Was na moje social media, gdzie linki i nazwy znajdziecie na dole w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki!